Zadanko trzecie. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n większej równej 1 liczba taka przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Mhm. No dobra, no to przy tego typu zadaniach yy, często trzeba to coś, co nam dali w taki sposób poprzerabiać, żeby otrzymać wielokrotność jakiejś wartości, tak? No i tutaj... Chodzi nam o to, żeby liczba była wielokrotnością liczby 3, ale yy, zresztą 2, tak? Czyli będzie to wielokrotność trójki jakaś powiększona o 2, czyli ona tak sama się nie podzieli przez 3, ale my musimy tak przerobić liczbę, żeby otrzymać 3 razy coś plus 2. No bo przecież reszta z dzielenia to jest to, co się nie podzieliło Czyli na przykład jak mamy 3 razy 2 to to jest 6 No i jak dodamy 2 to mamy 8, tak? No i zobacz, że jak ósemkę dzielisz przez 3 to masz 2 I reszta e, będzie równa też 2 Bo szóstka się podzieli na 3 I zostanie jeszcze dwójka z tej ósemki, tak? Szóstkę wykorzystaliśmy, dwójka jeszcze nie Czyli musimy tak to przerobić, żeby otrzymać 3 razy coś tam Plus jeszcze dwa na końcu. Reszta z dzielenia się dodaje. Ok, w takim razie mm, do dzieła. No i co tutaj mamy? Mamy tu, uwaga, wzory skróconego mnożenia. Mam nadzieję, że nie popełniasz tego błędu e, i nie robisz w ten sposób, że opuszczasz nawias, e, mając n do drugiej plus jeden do drugiej. Nie, tak się nie robi. Pamiętaj o tym, bo to jest bardzo, bardzo częsty błąd. Tutaj musimy zastosować wzór skróconego mnożenia. Ja te wzory już tutaj przygotowałam i zauważy, że to będzie ten wzór, ponieważ mamy plusa w środku, jest nawias i ten nawias jest wzięty do drugiej potęgi. Czyli zaznaczę, że to jest to. No dobra, no to porozpisujmy to sobie. Czyli mamy tak, n do drugiej dodać, no i teraz tutaj jest a, tu jest b. No czyli mamy zrobić tak, a do drugiej, czyli ta pierwsza wartość do drugiej, czyli będzie n kwadrat dodać dwa razy. No i tutaj mamy a b, czyli pierwsza razy druga, czyli razy n razy 1 i dodać druga, czyli b do drugiej. No to jedynka do drugiej, tak? Ok. No i dokładnie tak samo musimy to mm, rozpisać, czyli będziemy mieli tak n do drugiej. Dodać 2 razy n razy 2, pierwsza razy druga i dodać druga do drugiej, czyli 2 do drugiej. No dobra, poukładajmy to sobie teraz. Czyli mamy tak, n kwadrat plus n kwadrat to jest 2n do drugiej, tak? Połączymy to sobie już od razu. Tu co mamy? No mamy 2 razy 1 to 2 i razy n, czyli będzie plus 2n i dodać jedynka do drugiej to jest po prostu 1. No i później mamy znowu n do drugiej, dodać. I tu uwaga, już jest 2 razy 2, czyli mamy 4n dodać 4. Mhm. No dobra, to ile tych enek w końcu jest? N do drugiej, tu jest i tu jest, czyli mamy tak, 3n do drugiej dodać. Ile mamy enek teraz bez potęgi? Tu mamy 2, tu mamy 4, czyli łącznie mamy 6, 6n no i liczby nam zostają plus 5. Mm -hmm. No, to teraz, jak już to y, uporządkowaliśmy sobie, no to próbujemy tutaj zrobić wielokrotność trójki. I zauważ, że chcemy mieć trzy razy coś, czyli tutaj najczęściej będzie chodziło o to, żeby wyjąć trójkę z każdego elementu przed nawias. No, z tego elementu się da, z tego też, no ale z tego nie. Więc trzeba będzie y, tę piątkę rozbić. Dlaczego się nie da z piątki wyjąć? No dlatego, że ta liczba się nie dzieli e, przez 3, ponieważ ma resztę. Resztę 2, czyli piątkę rozbijemy na 3 plus 2. No i zobacz, będzie to tak wyglądało. 3n do drugiej plus, no może 6 napiszmy, że to jest 3 razy 2, o, a piątka to jest 3 plus 2. No i teraz próbujemy trójkę wyjąć przed nawias. Czyli mamy tak, z pierwszego elementu jak wyjmiemy 3, to dostaniemy n kwadrat. Z drugiego elementu, jak e, wyjmiemy 3, to dostaniemy 2n. Natomiast z trzeciego elementu, jak wyjmiemy 3, to co dostaniemy? No nie 0, ponieważ musimy zaznaczyć, że tamta trójka była, czyli to będzie 3 razy 1, tak? Wyjmując przed nawias, zauważmy, mamy mnożenie, czyli 3 razy co? To będzie 3. No razy 1, tak? Nie razy 0, to uważaj, to musimy dopisać jeszcze tą jedynkę. No i z ostatniego elementu już nie wyjmujemy, więc nawias zamykamy i ostatni element dopisujemy, ponieważ jest to nasza reszta z dzielenia, tak? No i teraz już widać dokładnie, że ta liczba, która tu była, ona yy, nie jest bezpośrednią wielokrotnością trójki, tylko dzieli się przez trzy, dając resztę 2. Czyli udowodniliśmy, że mamy trzy razy coś, cokolwiek, plus reszta z dzielenia. Tak, rozumiesz? To tak jak tą ósemkę próbowałam Ci pokazać, że to było 8, podzielić na 3, dawało mi 2 i reszta 2, ponieważ, zobacz, przy sprawdzeniu musielibyśmy pomnożyć 2 razy 3, czyli 2 razy 3 to było 6, a resztę dodać, czyli tutaj jest ta reszta z dzielenia dodana. Widzisz to? No i dokładnie ta nasza liczba tak samo wygląda. Ona tutaj ma wielokrotność trójki, czyli to by się podzieliła przez trzy, a to już nie, bo to jest reszta z dzielenia. Ona jest na końcu dodana. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia.